Słuchajcie, dzisiaj zapraszam Was do zrobienia razem ze mną Exploding Boxa z okazji ślubu. Mój box ma wymiary tradycyjne, czyli 10 na 10 cm i tutaj ta ścianka ma wymiary 3 cm. Ja papier skrapowy na te poszczególne ścianki, na tą pierwszą warstwę, przycinam sobie troszkę mniejsze, minimalnie o 2 mm, czyli jak tutaj ścianka ma rozmiar 10 cm, to ja przycinam na 9,8, żeby taka delikatna biała rameczka mi powstała, ponieważ lubię taki efekt, podoba mi się, także tak robię w swoich boksach. I tutaj te małe boki też mają zrobiony wzór radełkiem, tak jak pierwsze warstwy tutaj na wieczku i w środku boksa. Także tak wygląda wieczko. Tutaj mamy kompozycję kwiatową, tekturki od Craft Uli z takiego zestawu miłosnego, napis, czyli to jest ślub. Tutaj troszkę tiulu, jest słabo widoczny, ale w sumie na ten tiul zdecydowałam się w ostatniej chwili, więc jak pokazywałam Wam materiały, to w tych materiałach tego tiulu nie ma, ale myślę, że fajnie mi tutaj pasuje. I boks w środku wygląda tak. Tutaj mamy pustą ściankę, na której będą wypisane ręcznie życzenia. Każda z pozostałych trzech ścianek jest ozdobiona mniej więcej tak samo, czyli jest kompozycja kwiatowa, jakiś element wycięty, jest rameczka. I tak się prezentują poszczególne ścianki. No i w centrum znajduje się torcik, który też zrobiłam sama. Na filmie nie pokazuję, jak go robić, bo i tak te moje filmy ostatnio trwają no dość długo i pewnie ten też będzie trwał, także żeby skrócić troszkę filmik, to postanowiłam właśnie przygotować torcik wcześniej, bo troszkę z nim roboty jest. I tutaj te ramki nie są podklejone niczym od góry, ponieważ nie wiem, czy będą dawane pieniążki właśnie z okazji tego ślubu, czy nie, więc na wszelki wypadek, jakby były, to tutaj można spokojnie wsunąć banknoty albo coś innego, typu, nie wiem, los na loterii. Także tak wygląda box. Jeżeli macie ochotę zrobić go razem ze mną lub popatrzeć, jak po prostu ja go zrobiłam, to zapraszam Was do dalszej części filmu. Przygotowałam sobie przede wszystkim bazę boksa. U mnie jest to kolor biały. Kolekcja, jakiej będę używała, to jest kolekcja od Lemon Craft, kolekcja Elegance. Ja już przycięłam sobie dwa arkusze, wybrałam arkusz numer 3 i arkusz numer 6. Tutaj mamy jeden arkusz, on miał takie dwie kompozycje na górze i na dole. I ja właśnie wycięłam tutaj te kawałki, gdzie są właśnie te kompozycje. To jest taka fajna koroneczka i to będzie na zewnątrz boksa, a wewnątrz boksa będą takie różyczki, taki arkusz z różyczkami i na wieczko taki jednolity kolor, odwrotność tego arkusza z różyczkami. I mam tutaj kilka bloczków, z których powycinałam elementy do wycięcia. Tutaj mam Elegance. Tak na szybko Wam pokażę. To już mam pocięty bloczek. Sentimentals też wycinałam te elementy dotyczące ślubu, bo tak jak widzicie, ten bloczek jest też na komunię i na chrzest. Linen Story, tutaj wycinałam sobie tylko listeczki takie jaśniutkie. O, takie. I z kolekcji Yesterday wycinałam sobie rameczki i serwetkę. O, tą serwetkę.
i z Mintaja z Wedding Book też wyciąłam sobie kilka elementów. I mam jeszcze Wood Patterns, to jest chyba bloczek numer 1, który w ogóle się pojawił z tymi motywami desek. I to jest, są tutaj deski i takie ładne koroneczki. I ja postanowiłam wykorzystać ten arkusz dla podbicia rameczek. I tutaj mam wycięte te elementy. Tutaj właśnie mam te rameczki, tą serwetkę. To jest z Mintaja. Tak na szybko Wam pokażę, co tutaj mam wycięte. Pewnie nie wszystko użyję, bo mam no dużo, dużo tego wyciętego, tak jak widzicie. Tutaj mam jakieś kwiatuszki, kompozycje. To jest z Elegance. I tutaj dużo listeczków. Także to jeżeli chodzi o elementy do wycięcia. Mam jeszcze listki. Wycięłam je wykrojnikiem w papierze akwarelowym i pomalowałam akwarelą. Przygotowałam sobie już torcik. Posklejałam. Też wykorzystałam arkusz z tego deseczkowego bloczka. Zaraz staram się Wam pokazać, który. Czy ja go już... O, tutaj kawałeczek możecie zobaczyć. Z tego arkusza wykorzystałam. I właśnie tutaj arkusz dla podbicia tych rameczek. Tutaj mam biały arkusz, biały kawałek przycięty na rozmiar 8x8 cm. I tutaj będą życzenia, ponieważ życzenia będą wypisane ręcznie. Także jeszcze się zastanawiam, czy po prostu na ściance przykleić taki pusty kwadracik, czy za rameczkę nie wsadzić jakiegoś taga. Tutaj mam ramkę z masy. Serwetki wycięte wykrojnikiem, jakby tam te rameczki mi nie pasowały. Mam troszkę tekturek od Craft Uli. Takie obrączki, serce i taki zestaw ślubny. Może któryś z nich wykorzystam. I tutaj mam jeszcze troszkę pasmanterii. Wstążeczki, koronka i takie kwiatuszki. No i oczywiście nie mogło zabraknąć kwiatów z Famiranu. Przygotowałam sobie takie różyczki i kwiatki z pręcikami. Mam nadzieję, że coś mi będzie pasować. I z takich jeszcze narzędziowych spraw to kostki dystansowe, klej i klej na gorąco. I to by było chyba wszystko, jeżeli chodzi o materiały. Także w dalszej części będziemy już zabierać się za robienie boksa.
Thank you.